Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o tym, że Morawiecki jest na szafocie. To są wybory nie tylko o jego odpowiedzialność karną, którą oczywiście tak jak wszyscy czołowi przedstawiciele JEP-u, ma, Wpisaną w działalność. Jest wiele rzeczy przestępczych, które rozgrzeszał. Ja może przypomnę, jego osobista odpowiedzialność dotyczy nie tylko takich afer jak Pegasus, ale również dopuszczania do tego, żeby Michał Dworczyk po ujawnieniu afery nadal funkcjonował z dostępem do informacji niejawnych. Afera respiratorowa, wreszcie pod jego nadzorem próba wrobienia mecenasa Romana Giertycha w przestępstwo, no bardzo akurat takie, takie, najbardziej takie prymitywne przestępstwo, to znaczy ośmiu facetów z rządu, z kancelarii premiera po prostu fabrykuje, wybijając między sobą fałszywe doniesienie o przestępstwie, które nie zostało popełnione, żeby mecenas Roman Giertych utracił uprawnienia adwokackie, żeby, no a potem w konsekwencji oczywiście odpowiedzialność karna, że ujawnił takie. Tajemnicy powierzonemu przez klienta. Oczywiście panowie piszący mają pełną świadomość tego, że składają fałszywe doniesienie, co wynika zresztą z tego, co piszą między sobą. Dlaczego na szafocie, drodzy państwo? Bo Jarosław Kaczyński jemu grozi w partii no, bycie honorowym prezesem. Natomiast Mateusz Marawiecki w wypadku przegranych wyborów, on po prostu przestaje istnieć politycznie. Jego po prostu on się nie przyjął. To jest przeszczep, który został odrzucony przez pis. Mazarusz Morawiecki ma za małą siłę polityczną, żeby samodzielnie funkcjonować, a jest po prostu nielubiany. To jest facet, którego, to jest pupilek szefa i to jest, no, to jest najgorsza historia, drodzy Państwo, w której szef go już nie lubi. I... Bo to jest tak, jak patrzycie, to jest tak od zakochania Jarosław Kaczyński w roku 2016 to po prostu patrzył na Mateusza Morawieckiego po prostu jak w obrazek, takie oczka miał tam po prostu takie maślane na jego widok, a teraz patrzy na niego po prostu, wiecie Państwo, to jest tak jak człowiek wziął psa ze schroniska i po prostu po dwóch latach mu się znudził i ma ochotę go po prostu wyjść do lasu, przykryć, przywiązać do, do, do drzewa i zostawić. Krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński chętnie by oddał Morawieckiego Donaldowi Tuskowi na doradcę. To jest z powrotem. To jest, my zresztą twierdzimy, że, że tak to się skończy, drodzy Państwo, że Morawiecki skończy w serwisach, jeszcze kontrolowanych przez wiadomości, przez PiS, jako były doradca Donalda Tuska, który po prostu wykonał krecią robotę i poprowadził PiS do przegranej. Facet w ogóle. Człowiek, który uchodzi za symbol sukcesu w PiSie, ponieważ ma jakieś pieniądze, które wiadomo jak zarobił, ale krótko mówiąc, nie jest człowiekiem szanowanym z tego tytułu. Skończył 20 czerwca 55 lat. Jest z wykształcenia historykiem, później robił jakieś studia zarządzania. Został tym bankowcem z uwagi na protekcję, jakieś kontakty towarzyskie, nie z uwagi na umiejętności. On na bankowości, finansach i ekonomii kompletnie nie zna. Jest Człowiekiem kłamcą. Ma tą ksywę pinokie, ale ona nie oddaje do końca tego, kim ten człowiek jest. To jest facet, który potrafi wyjść i opowiadać o tym, że ZUS wzrósł przez Donalda Tuska w 2023 roku po ośmiu latach rządów PiS. To jest facet, który potrafi opowiadać historię o tym, jak SBC wywozili go do lasu jako nastolatkę i kazali mu kopać grób. Generalnie, jakby dobrze posłuchać jego opowieści, to można się zdziwić. Palał radiowosy rzucał i polował po nastolatkach. Tak. Znaczy, nie wiem, wiecie Państwo, to to jest problem, problem. Polega na tym, że tak świetnie był zakonspirowany i tak to świetnie robił, że, że, że to jest bez jak go po prostu. Nie, nie namierzyłam na tych działaniach. No, Krótko mówiąc, konfabulant facet opowiadający niestworzone historie, o takim na przykład idealną opowieścią o tym, jak on konfabuluje. Jest ta jego twierdzenie: Ja negocjowałem, drodzy Państwo, wejście Polski do Unii Europejskiej. Przypomina mi Eryka Mistyfikiewicza, tak jest taką Maksymęk Mistewicz, to jest taki piarowiec, który wpisywał swoją CV-kę... Hmm, że prowadził kampanię, że pomagał w kampanii wyborczej Sarkoziego we Francji. No więc pytam się znajomego, który siedzi w tych rejonach geograficznych, co on tam robił, kto go wprowadził i tego. No to on się uśmiechnął. Janek, jakbyś tam pojechał, wziąłbyś ulotki po prostu do rozłożenia, poszedł i porozdawałbyś ulotki, to byś mniej więcej tak pracował przy kampanii Sarkoziego, jak pracował Erik Mistewicz. No. Więc to takie, drodzy Państwo, takie właśnie tego. no i tak oczywiście Morawiecki, który gdzieś tam jakimś był niskiego szczebla, jakimś urzędnikiem przez chwilę, który gdzieś tam się otarł, drodzy Państwo, o jakieś przygotowanie jakiegoś dokumentu, to on po prostu pisze, że negocjowaliśmy, no, drodzy Państwo. No. Przypomina mi się ten słynny tekst, przylepiło się G do okrętu i mówi przypłyniemy. No. I no, to jest. To, 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 to się, najbardziej to się chicharał z tego Leszek Miller, że z takimi rewelacjami mógł poczekać, aż on oczy zamknie, no więc bo, no drodzy Państwo, no, historia konfabulanta, która moim zdaniem dobiega do końca. Mateusz Morawiecki chciał uciec z tego okrętu, on chciał bardzo zostać następcą następcą Adama Glapińskiego. On bardzo chciał zostać prezesem Narodowego Banku Polskiego, natomiast okazało się, że pan Adam Glapiński ma tak mocne trzymanie na Jarosława Kaczyńskiego, że Kaczyński nie może go po prostu odwołać. Chociaż go wybrał niekonstytucyjnie, to znaczy w konstytucji jest zapisane, że można być tylko przez dwie kadencje w zarządzie NBP-u, a on jest trzecią kadencję, bo go wrobił w tą drobną uprzejmość Marek Belka, jeden z najbardziej inteligentnych polskich polityków. Powiem taki, jest jak Marek Breka jest jak wino im starszy, tym lepszy, czyli robi się mniej. Bo jak kiedyś, kiedyś drodzy państwo, to tak mnie łają, mnie publicznie, bo mu wyciągnąłem taką spółkę LuxMed, jak był premierem, że pracowała tam jego żona, żona jego współpracowników, żona szefa banku państwowego, który udzielił kredytu tej spółce i pamiętam, on tam strasznie, strasznie ten pienił się. Z tego tytułu, natomiast lata minęły, natomiast ja podtrzymuję i podtrzymywałem wtedy, że to jeden z bardziej inteligentnych polskich polityków. Dlaczego powiedziałem, że im starszy, tym lepszy jak wino? Ponieważ teraz to on jest gotów w tym wieku, w którym jest pracować już zupełnie dla dobra publicznego. I to widać właśnie i on, ja mam wrażenie, że on wrobił. Adama Glapińskiego w ten sposób, że mówi chodź Adam, bo oni są na ty. Mówi chodź Adam, to ja cię wezmę do zarządu. Posiedzisz trochę, popatrzysz jak to się chodzi. Będziesz miał pensję, będziesz dostawał tam jakoś tam tego. on wszedł do tego zarządu, nie wiedząc o tym, że tym samym pozbawia się prawnie szans na drugą kadencję i Donald Tusk o tym mówił, że przyjdą panowie, go wyprowadzą grzecznie i oni robili z tego, że to jest zamach, że to są groźby do prezesa NBP, a to jest po prostu informacja, że pan prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński jest wybrany w sposób nieprawidłowy, nie można mieć trzeciej kadencji, po prostu drodzy państwo, nowy, prawidłowo wybrany Trybunał Konstytucyjny po prostu weźmie i wygasi pana Adama Glapińskiego. Jak znam pana Adama Glapińskiego, on nie będzie się w ogóle rzucał, on tylko co najwyżej będzie się domagał, żeby mu wypłacono pensję pełnej wysokości za kadencję, ponieważ był w sumie wybrany, on działał w dobrej wierze. Ja myślę, że to będzie główny spór pomiędzy nim a, a, a tego, że, że on będzie chciał pensję. Tomku, no więc Glapiński nie dostał się do, do NBP-u, ale fakt, iż chciał uciekać ze stanowiska premiera, do stanowiska, drodzy Państwo, prezesa Narodowego Banku Polskiego też wam coś mówi o szansach, których, które, na które oni się oceniają. Teraz już, teraz oni sobie cały czas liczą na to, drodzy Państwo, że uda im się uzyskać efekt, na który oni grali od lat. To było to, żeby razem z posłami, których kupią z Konfederacji plus coś tam, co dokupią z PSL-u, żeby na tej zasadzie próbować zbudować większość, nawet gdyby przegrali wybory. Natomiast no, powiem Państwu, ja mam w mojej ocenie to będzie po prostu nierealne. To znaczy mamy 44 dni na to, żeby pokazać. Powiem tak, no to jest. Polacy muszą po prostu się wypowiedzieć, muszą po prostu powiedzieć, że nie chcą rządów dyktatury, że nie chcą. No niezależnie od tego, że te wybory nie będą uczciwe, o tym też jeszcze będziemy wielokrotnie powtarzać i przypominać, że to, jest, to są wybory, które nie są uczciwe. Są wybory, w których PiS wydaje nasze pieniądze, w których PiS łamie prawo, w których PiS wykorzystuje służby przeciwko dziennikarzom, konkurencji politycznej. No wszystko, co tylko mogą. Tomku, nasza szafocie, jaka przyszłość Morawieckiego po wyborach? Widzę, widzę w czarnych barwach przyszłość Morawieckiego, a chociażby dlatego, że jak już mówiliśmy Państwu wcześniej, Kaczyński. Nie wierzy w zwycięstwo, ale Kaczyński musi mieć kogoś, kto będzie winny porażki, bo Kaczyński wierzy w to, że dojdzie do, do ponownych wyborów. I nie może Kaczyński być w cudzysłowie beneficjentem tego, że utracił władzę. Kaczyński musi mieć winnego. Dobry, dobroduszny człowiek, który chciał jak najlepiej dla Polski. No niestety znowu jakiś były doradca Tuska doszedł, bo u nich te fikołki są dowolne, szanowni Państwo. I teraz już w pisie podniosło się oburzenie po tym, kiedy Morawiecki przeforsował jednak cztery swoje jedynki. I mamy, mam, szanowni państwo, Piotra Milera, szef rządu w Słupsku, szef rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczuski w Toruniu, minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szymkowski, w Alsęg, w Poznaniu oraz minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. I szanowni państwo, no, mm, ci ludzie. W znacznym stopniu bardzo mocno obciążają, obciążają Morawieckiego, ponieważ tutaj są sprawy, które po tym ruszą. Niewątpliwie po, po przegranych wyborach. Nawet jeżeli te wybory, według Kaczyńskiego, według tego, co on mówi ludziom, że byłyby wygrane, to wtedy zaatakuje czarny. Bo Morawiecki no, władzy nie może oddać. Musi być jakiś kozioł ofiarny. Proszę Państwa, zrozumcie, Kaczyński zawsze miał kozła ofiarnego, takiego, takiego mm, z najwyższych, pełniących jedne z najwyższych stanowisk państwowych. On zawsze próbował tak zrobić. On próbował tak zrobić yy, Andrzeja Lepera, yy, próbował, próbował tak zrobić tak yy, pana ministra spraw wewnętrznych Kaczmarka. No, to, 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 tutaj, tutaj było, było mnóstwo u Kaczyńskiego tego typu zwrotów sytuacji. On musi mieć, mieć wrogów na tak wysokich stanowiskach. No, przecież skazał, znaczy zdymisjonował i później, później doprowadził do, do, do procesu byłego e, ministra sportu Tomasza Lipca. Pokazywał, wtedy, wtedy pokazywał, że on jest tym sprawiedliwym carem czy carycą po 17. Tutaj niewątpliwie Morawiecki po pierwsze jest olbrzymim rozczarowaniem dla Kaczyńskiego. I Kaczyński będzie grał na czarnek. Czarnek przy, przy, przychodzi do ofensywy i Czarnek chce najpierw być premierem, a później chce być prezydentem. To są mrzonki, szanowni państwo, to są, to są ich takie układanki. I, i Czarnek, i Morawiecki, i Kaczyński yy, robią to wszystko, żeby pokazywać, że jednak jest jakaś przyszłość. Nie mogą ludzie funkcjonować bez przyszłości. Jaka jest ta przyszłość, to my coraz, coraz lepiej widzimy, 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 widzimy tą rozpaczliwą walkę o sondażę. No Możemy dzisiaj przeczytać, że, że PIS znowu radykalnie zwycięża, już pogrzebana jest, jest trzecia droga. Już, szanowni Państwo, wyraźnie, wyraźnie PISowi została tego Konfederacja do koalicji. No To jest dla Konfederacji bardzo niedobre, to co pokazują. Zobaczcie Państwo, Morawiecki przewalczył, na końcu, jeszcze jedno: Morawiecki przewalczył swojego e, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Morawiecki atakuje w tych, w tych różnych, różnych miejscach, w których, których może. Niewątpliwie Kaczyńskiego nie wzmacnia e, sytuacja z Wąsikiem i Skamińskim. To go to go w jakiś sposób uderza. Bardzo Morawieckiego i, i, i Morawieckiego uderza yy, sprawa KPO, bo opozycja wzięła się za sprawę KPO. Oni w tej chwili mają taką świetną, świetną koncepcję według siebie, że oni będą, nie dość, że nie wystąpili z wnioskiem, to w tej chwili będą już występowali z wnioskami o to, żeby było więcej pieniędzy, yy, dlatego, bo jesteśmy odcięci od y, tych źródeł rosyjskich, dostaw do rosyjskich. Także, szanowni Państwo, nie złożyli wniosku, ale już mówią, że dajcie więcej. Także tak to, tak to wygląda. I nie przeprowadzili tego, tego wszystkiego przez Trybunał Konstytucyjny. Sytuacja wygląda kuriozalnie. Morawiecki nie potrafił zajmować stanowiska w sprawie Błaszczaka, w sprawie tych jego mm, konfliktów mm, z szefami szef, y, Sztabu Generalnego. Wojska polskiego. Morawiecki nie potrafi nie potrafi zajmować stanowiska w sprawie tego, no, że kompromitował go ziobro. Ziobro. Po prostu nie przychodził, nie przychodził do kancelarii Rady Ministrów, nie przychodził na, na, na spotkania rządu. Ziobro miał to wszystko w nosie. Potrafili z Morawieckiego, że tak powiem, szydzić, jego, jego ludzie nominaci, między innymi e, ozdoba. Pan ozdoba, przecież e, przy tych wszystkich sytuacjach, przy tych wszystkich sytuacjach związanych z katastrofą na Odrze. No, no, jeździł sobie po Morawieckim, e, na, został zdymisjonowany, później został w spektakularny sposób przywrócony. W, Wzięli go, wytargali za uszy, wraca, ozdoba dalej, może sobie mówić, nie ma żadnego problemu. Całkowity brak autorytetu. I Kaczyński, to widać, Kaczyński go rzuci na pożarcie, pokaże... No, że no niestety, no jak on miał zarządzać, jak on miał takich ludzi tutaj, którzy go tak oszukiwali. On ten dobrotliwy, starszy pan, mega uczciwy, on o większości rzeczy nie wiedział. Teraz nagle ze zdumieniem dowiaduje się, że jednak, no jednak były, były sprawy aż tak ważne, no takie przestępstwo. No, nominate, no... Minister Minister Niedzielski będzie oczywiście nominatem Morawieckiego, musiał zostać odwołany. No Co on w tym systemie zdrowia zrobił? Dowiemy się o covid no, no, jak prowadził ten COVID, bo jednak Kaczyński zrozumie. A kto będzie winny za Pegazusa, no tutaj, tutaj już No, no też, na pewno też będzie. Możemy... To też, nie, to, 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 tutaj w ogóle zacznijmy od tego, że oni będą mieli gigantyczny problem. Międzynarodowy, jeżeli potwierdzą się te rzeczy, które my mamy od wiewiórek, że oni zlecali atakowanie Pegazusem, że zlecili atakowanie Pegazusem urzędników Unii Europejskiej, to po prostu, drodzy Państwo, tutaj list gończy międzynarodowy, tu, tu, tu tylko chyba w sumie w Rosji można się schować, to, to już, bo już reszta, reszta państwa wyda. To wiecie, tak, jak dostaną, dostaną Wilę obok Snowdena, bo to tam ten, ten klimat. Natomiast Edward Snowden to jest taki facet, który bardzo pomógł Rosjanom. On, to to jest taka, powiem Państwu, bardzo niejednoznaczna moralnie postać. W takim sensie, że jest to człowiek, który pokazał światu, w jaki sposób się inwigluje skalę. I to powiem szczerze, no. Pytanie pozostaje na czyje zlecenie to zrobił. No i tu, tu jest niestety druga odpowiedź, jest już taka bardzo brutalna, zrobił to na, na zlecenie Rosja. No i teraz drugie, trzecie pytanie jest takie, czy zrobił to świadomie, czy wiecie Państwo, czy, czy nastąpiła tak zwana rzecz, o której my tutaj mówimy Państwu, w której inspirowany nie miał... E jak to było, nie znał przyczyn i powodów swojej aktywności. I ja, ja się skłaniam do tej trzeciej wersji, że on, że o tym, że on jest rosyjskim aktywem, to on zrozumiał gdzieś w Hongkongu, gdzie jak już uciekał przed, przed swoim i nagle, i nagle okazało się, że ścieżka wszystkiego... Dla kogo on tak pracował? Dla, tak. dla kogo naprawdę pracował? Tak. Państwo, to jest niestety, to jest taka przykra sprawa, znaczy to jest, to jest właśnie taki moment, w którym no, zrobił to, co zrobił. Natomiast no, on przede wszystkim, no, muszę państwu powiedzieć, no, on zszokował, ludzie nie doceniają tego, co on zrobił. On po prostu wykopał, opóźnił przejęcie kontroli na dekady. przez, Bo to było takie, ta od czasu zamachu na World Trade Center, uruchomiono po prostu gigantyczne procesy inwigilacyjne rzekomo dla bezpieczeństwa ludzi. One trochę przyhamowały tam po tym, jakże Amery Amerykanie zaczęli robić audyty. Natomiast w każdym razie, żeby nie robić, bo to nie jest dyskusja o Edwardzie Snowdenie, to po prostu zaznaczamy, że jak pozostanie potwierdzony udział polskich służb, bo musicie Państwo rozumieć, że w kontekście nadzoru to Mateusz Morawiecki odpowiada za, to wszystko, za wszystko, co wykonywał Maciej Wąsik i na wszystko, co wykonywał Mariusz Kamiński. No więc łącznie z tym, że wszystkie rzeczy, że ten facet funkcjonował, mówimy o Mariuszu Kamiejskim, że on funkcjonuje na stanowisku szefa policji i szefa służb, gdzie, przepraszam, ale bywał przy świadkach nawalony jak stodoła po pożniwach, gdzie zresztą sam Morawiecki interweniował u Kaczyńskiego z prośbą, żeby mu go pozwolili wyrzucić. Potem w ogóle to już było takim najśmieszniejszym i najsmutniejszym momentem było, kiedy już Publicznie politycy PiS mówili o urlopie zdrowotnym dla Mariusza Kamińskiego. Doszliśmy, drodzy Państwo, już do takiej, takiej naprawdę kosmicznej sytuacji, w której ktoś może mówić: no, wiecie Państwo to, to, choroba alkoholowa to jest choroba alkoholowa, natomiast moment, w którym powiem tak, w którym są relacje no jak to, w którym wychodzi poseł Grzegorz Braun i mówi, że praktykujący alkoholik został y, szefem MSW i nie ma żadnej reakcji, ani takiej, że Morawiecki, że ten, że Kamiński ściga Brauna za pomówienie, ani tego, on po prostu przyjmuje tego, no bo mówmy się, świadków jest za dużo, tam jest, to ty mówisz to nawet o personelu, to jest mówimy o ochroniarzach, mm. mówimy, na Państwo, do, 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 do państwa, to te historie, My na pewno nie mamy wszystkich, to za zapewniamy Państwa, natomiast my rzuciliśmy parę takich, natomiast gdybyśmy chcieli opowiadać konkretne rzeczy, no, narazilibyśmy nasze źródła. Natomiast to są naprawdę historie urągające powadze Państwa. I to są rzeczy. To są tak jak to, to jest taka historia, no bo na przykład jeszcze raz, cały czas konkurs jest otwarty. Jeden z podwładnych Mariusza Kamińskiego, jego bliski znajomy notabene, otrzymał funkcję z jego ręki, pomimo faktu, iż Kamiński wiedział o tym, iż facet po alkoholu na imprezie groził podwładnej bronią funkcjonariuszce. I to jest... Drodzy Państwo, to jest rzecz. Tuż wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tej, w tej, że tak powiem, najwiemy to brzydko zabawie, żeby promować faceta, co do którego wiedzieli o takich rzeczach, to że oni w ogóle go zostawili w służbach, to że nie wyciągnął konsekwencji. To jest, drodzy Państwo, to jest takie, albo bożarciki, to jest tak, jak drodzy Państwo, ach, żartowali sobie, że spalą sobie drukarnię w tym, która miała drukować książkę. O Kamińskim. No to są takie, wiecie, Państwo, no to potem sądy sobie pożartują, że pójdą sobie na parę lat do więzienia. I mi się po prostu wydaje, że ten czas, w którym prokuratura nie działa, prokuratura nie funkcjonuje. Prokuratura to jest po prostu zbrojne ramię PiS-u, zbrojne ramię Zjepu, tak naprawdę. Mówimy PiS, dlatego że, już, drodzy Państwo, ludzie nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak Partia Suwerenna Polska, od która, się, która się, w której się Ziobro zmienił sobie suwerenną solidarną Polskę, to już, drodzy Państwo, nie, no, powiem szczerze, Ziobro się zachowuje, jakby chciał po prostu zgubić ogon tych wyborców, co mu zostali. <laughs> Więc ja powiem tak, on jest silniejszy Ziobro niż się wydawało. Ja to tłumaczyłem Państwu, że on, ma, że on podkupił ludzi Natomiast powiem tak, do no jeszcze nie mamy ostatecznej odpowiedzi, ilu tych ludzi mu wpuścił na, na, na stanowiska biorące jakieś. Na razie wygląda, że po prostu podostawali miejsca typu ostatnie miejsce. To takie, no i pytanie, i, i radźcie sobie z tych ostatnich miejsc, czyli po prostu szukajcie tam możliwości wejścia. Szanowni Państwo, wracamy z Tomkiem, a mówimy o. Mateuszu Morawieckim i o tym, że jego kariera dobiega końca, że podobnie jak Jarosław Kaczyński, on nie jest w stanie funkcjonować po przegranych przez PIS wyborach. Kaczyński nie jest w stanie wiekowo, po prostu już nie jest w stanie być tego. Po drugie, będzie uznany jako ojciec porażki i będą chcieli z niego zrobić honorowego prezesa. To jest raz, dwa. Mateusz Marawiecki po prostu ma bardzo, bardzo dużo wrogów. Szczególnie jeden jest bardzo potężny, to jest ma, to jest Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro obarcza publicznie Mateusza Morawieckiego odpowiedzialnością za e, fatalne umowy z Unią Europejską. To jest m.in. na przykład to, że Mateusz Morawiecki zgodził się na w KPO na podniesienie wieku emerytalnego. Co prawda to jest napisane efektywny wiek emerytalny, to oznacza że ma to być robione prawdopodobnie różnymi zachętami. Tak naprawdę po prostu chodzi o to, że efektywny wiek emerytalny, czyli to, kiedy ludzie przechodzą na emeryturę, zależy tak naprawdę od, od wieku emerytalnego. Tego nie ma jak podnieść, dlatego że ludzie robią bardzo racjonalnie, to znaczy te wszystkie zachęty, i tak przegrywają z pragmatyzmem, wezmę emerytury i będę dorabiał. I to jest normalne, to jest słuszne. Ja, drodzy Państwo, zresztą zawsze mówiłem, że jestem, ja akurat byłem przeciwny w wprowadzaniu podnoszenia wieku emerytalnego, ale to wynika z zupełnie innej filozofii. To znaczy, filozofia jest taka, że trzeba zmienić po prostu umowę emerytalną. Trzeba po prostu, oczywiście ta zmiana nie może dotyczyć tych, którzy odkładali przez ileś lat, natomiast zmienia się po prostu system. Nie może istnieć taki system, jaki istniał do tej pory, w którym pracujący odkładają na pobierających świadczenia, ponieważ jest klęska demograficzna i jeszcze ona była, znaczy, drodzy Państwo, była ta trudna sytuacja demograficzna, była przed rządami PiS, a teraz jest po prostu klęska. To, co się stało teraz w ciągu ostatnich czterech lat, to jest klęska. To znaczy, więcej Polaków umiera co roku, niż się rodzi. Ta sytuacja miała nastąpić za kilkadziesiąt lat. My teraz mamy deficyt kilkadziesiąt tysięcy rocznie. To jest straszne. Gdyby nie Ukraińcy, którzy zaczynają się w Polsce osiedlać, mieszkać, to mielibyśmy po prostu drastyczne wyludnienie się Polski. Ale wracamy do tego. No tą... Tak, Janku, mówiłem o tym, że jest, jest dymisja pana, pana wiceministra Wawrzyka. E, nastąpiła ona po wizycie CBA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No CBA to wiadomo, że dyspozycyjna służba Wąsika Kamińskiego czy, czytajmy Kaczyńskiego. I zwróćcie państwo uwagę, o co tutaj chodzi. Tutaj hmm, gazeta wyborcza, hmm, sugeruje, że dymisja ma m.in. Ma, ma, ma taką, ma, była dlatego, ponieważ Wawrzyk powołał w Łodzi Centrum Decyzji Wizowych i to, i Szanowni Państwo na podstawie tego Centrum Decyzji Wizowych rozszerzono katalog pracujących w Polsce obywateli 20 państw, na rzecz których decyzje wizowe miały być podejmowane przez urzędników MSZ w centrum. Dawało to możliwość sprowadzenia nawet 400 tysięcy robotników z takich krajów jak Pakistan, Bangladesz, Uzbekistan. W związku z tym rozporządzeniem opozycji Donald Tusk rozszucił PiS hipokryzję. I tutaj mówił, że partia rządząca chce przyjąć setki tysięcy migrantów, a jednocześnie forsuje referendum w sprawie przyjmowania uchodźców i straszy Polaków obcymi. Ostatecznie PiS wycofał się z tego rozporządzenia, nazwano błędną inicjatywą urzędniczą. A tutaj chodzi jeszcze o jedną rzecz, o której wcześniej już wspominaliśmy. To jest informacja, którą miał zarówno Janek, i, i, jak i ja, że toczy się postępowanie, to, toczą, toczą się różne, różne działania. W Unii Europejskiej, w związku z tym, że w Polsce jest wydawana właśnie taka ilość wiz, że Polska stała się taką bramą do Schengen. I tutaj te, postęp, te, postępowania, te postępowania mogą się zakończyć naprawdę bardzo poważnymi zarzutami, bo mówi się o korupcji, że w Polsce, w Polsce jest łatwo uzyskać. Wizy europejskiej można Można dostać zgodę, zgodę na pracę. Dlatego, jeżeli ktoś będzie za to odpowiedzialny, to oczywiście to odpowiedzialność zostanie zrzucona na premiera Morawieckiego. Nie wiem, jak ty Janku uważasz, jak ty masz. Nie, no to będą. No oczywiście, tak. że na Morawieckiego to. Generalnie Morawieckiemu Morawieckiego powieszą powieszał za wszystko. To znaczy, przede wszystkim PiS przejdzie na takie pozycje, że cała ta cała ta umowa, do których się oni zobowiązali, bo jeszcze raz to przypomnijmy, to nie jest tylko i wyłącznie podniesienie wieku emerytalnego, to jest również wycofanie się z samochodów osobowych do 2035 roku. To jest coś niewyobrażalnego. To jest spalinowych, tak. Spalinowy, spalinowy, tak. Tak, że za 12 lat nie będzie można zarejestrować żadnego spalinowego auto. I sytuacji, w której większość Polaków po prostu nie stać będzie na inne auto, i oni chcą doprowadzić tutaj do rewolucji, do ludzi tak naprawdę jeszcze nie dotarło. Szanowni Państwo, to jak ktoś właśnie dzisiaj mówi, to premier Morawiecki to powinien raczej zrobić referendum w tej sprawie. Czy jesteście za tym, żeby wyłączyć możliwość. Kupowania, rejestrowania samochodów, kupowania samochodów spalinowych po 2035 roku. On tak naprawdę poszedł tutaj, ja tłumaczyłem w iluś materiałach, tłumaczyliśmy Państwu o co tu chodzi. Oni po prostu z Kaczyńskim doszli do wniosku, że jak dadzą wszystko Unii Europejskiej, co Unia chce, czyli te wszystkie ekologiczne, czyli zamkniemy Wam więcej kopalni niż chcecie, szybciej niż chcecie, zgodzimy się Wam na właśnie zamknięcie tych, wprowadzenie tych zakazów samochodów rejestracji samochodów spalinowych. Zgodzimy się wam na podniesienie wieku emerytalnego. To wy się odszczepicie od tego, że my będziemy tutaj sobie torturować ludzi, wrzucać ich do więzienia i nie będzie żadnej demokracji. To znaczy, krótko mówiąc, zrobimy wam modelową autokrację, będziemy odpowiadać, od odprowadzać wam podatek, a wy się nas nie czepiajcie za to, że tam co jakiś czas jakiś tam dziennikarz wypadnie, wyskoczy z oknem, ktoś tam się potnie w, w więzieniu, albo go zabiją, albo go powieszą, albo sam się rzekomo powiesi na. na... Taka krótka piłeczka. No więc to była taka. I kiedy oni nie zrobili. Nie my działaczy opozycji, to, 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 to tak, tak nie pasuje. No, to ten. jest tak, to jest tego. Potem, potem, yy, potem doszło do. Takiej kolejnej, kolejnego no takiej już otwartej propozycji korupcyjnej, którą wygłosił Jarosław Kaczyński, pod hasłem, że my teraz skupujemy strasznie dużo broni. I gdybyście wy nas nie cisnęli, to my moglibyśmy kupować to broń, co dajemy w Korei, to moglibyśmy wam u was kupować. Dlaczego to jest gigantyczna oferta korupcyjna? W sprawach handlu bronią. Niestety, drodzy Państwo, to jest niemalże instytucjonalne łapówki. Tam się tworzą boczne fundusze. Ja widziałem parę, nie powiem już tak, ze względu na to, żeby tam już nie robili mi procedur, a po drugie to nie dotyczy PiSu. Są, Są po prostu w, in, w kontraktach zawarte po prostu takie zapadnie tworzenie ja kiedyś mówiłem na przykład o, takiej, o takich kontraktach, że PiS, to była w to zaangażowana pracownicy kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Tu było prowadzone postępowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiem, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy tam pracowali przy tym, przy tym śledztwie, co prawda z mojej rozmowy nie ma przynajmniej tak zawierała rozmowa, no, umowa pomiędzy nami, że. Nie będzie z tego odnotowane to w papierach, natomiast gdyby nie katastrofa smoleńska, to nie mieli koncepcję, żeby przed kolejnymi wyborami w 2011 roku tam komuś postawić zarzuty. I chodziło właśnie o historię tego typu, że Polska dostarczała broń bezpośrednio do Gruzji ale Gruzini poprosili, że oni by chcieli tutaj wykreować jakieś nadwyżki z punktu widzenia tego, co płacą Polacy. No więc najpierw zaproponowali, żeby w ramach tych kwot, co płacą Polacy, coś zapłacili. No więc nastąpiła reakcja chyba was pogięło. No i potem nastąpiła druga reakcja, to jak my wam dorzucimy trochę więcej kasy, to czy to wy to trochę więcej możecie odprowadzić na bok. I tam ktoś się zgodził, natomiast potem nikt nie chciał tego wypłacić. Z tego była gigantyczna, drodzy państwo, awantura. Ja nie wiem, jak to się skończyło w końcu dla tego człowieka, który miał te pieniądze odebrać. Wiem, że były tam jeszcze pomysły zarządów Platformy, żeby to rozliczyć poprzez transakcje gazowe. Ja powiem Państwu, że ja już przestałem to śledzić w pewnym momencie, bo to było tak nie mój cyrk, nie moje małpy, to takie tematy z, z cyklu tego, no ale kogo to obchodzi, że służby chcą gdzieś ukraść trochę pieniędzy albo może nie ukraść, tylko wyprowadzić. No to jest takie, to, takie tego, więc handel bronią. Więc wychodzi Jarosław Kaczyński, drodzy Państwo, i, i to to, że w ogóle gazety się tym nie zajęły, to, że się nie zajęła, ja, ja powiem Państwu, to mnie szokuje, gdzie jest jakaś, bo, ja, bo nie, nie sądzę, żeby to była cenzura w jakiejś tak w większości mediów, tylko jakoś tak nie przeskoczyło do nich, co Jarosław Kaczyński powiedział. Nie, no. Co powiedział, tak, prawda. Ja prawda. Ja mogę wam płacić, tylko, tylko weźcie się, odczepcie, że ja tutaj siedzę, jestem... To mniej więcej, drodzy państwo, tak jakby... Bo Unia Europejska, żeby było jasne, Unia Europejska ma sporą część polskiej suwerenności, spora to jest oczywiście kwestia ocenna, i Jarosław Kaczyński, cała ta banda wrzeszczy, że to jest niemożliwe, że myśmy do takiej Unii się nie zapisywali. To jest nieprawda. W 2007 roku i w 2000, kiedy oni negocjowali traktat lizboński, oni się, oni się właśnie do, do takiej Unii zapisali, ponieważ Kaczyński gdzieś tam szczerze wyznał w 2022 roku, że oni się nie mogli oficjalnie postawić. Yy, yy, nie mogli się oficjalnie postawić wtedy przeciwko, dlatego że zostaliby zmieceni z powierzchni ziemi, i w związku z tym popali. A teraz, jak są silni, no to to, to, już, to już się mogą upomnieć o suwerenność. Jest to nieprawda. Po prostu Jarosław Kaczyński, jako trzeźwo myślący polityk, nigdy nie przypuszczał, że uda mu się mieć pełnię władzy w Polsce czyli większość w Sejmie, Senacie i prezydenta. W związku z tym zawsze uważał tak, więc w tamtym czasie po prostu uważał, że kierunek integracji europejskiej jest ok i też gwarantuje ich prawa. To znaczy, ja przypomnę, że jeszcze w 2014 roku politycy PiS skarżyli się na brak demokracji w Polsce, w Unii Europejskiej, domagali się interwencji, oskarżali rząd Donalda Tuska, że fałszował wybory samorządowe. Oczywiście to akurat było klasyczne pomówienie, drodzy Państwo, ja wiem to, ponieważ analizowałem to. I muszę powiedzieć Państwu, że najbardziej zabawne, bo nie można oczywiście powiedzieć, że ktoś fałszował, ale tak zwane wykazywać anomalie. No to mniej więcej to jest tak, że anomalia, no to w większości wypadków oznacza, że ktoś gdzieś dosypywał czegoś albo określił. Ja kiedyś rozmawiałem w tych sprawach, tych wyborów w 2014 roku, też wyborów w 2018 roku. I właśnie bardzo mnie rozbawił jeden ze współpracowników wywiadu, który opowiedział mi, bo ja tam mówiłem o tym domalowywaniu do tych kresek, to były te słynne wypowiedzi, jeszcze wtedy jako polityka opozycji Joachima Brudzińskiego, on mi powiedział, że chyba cię pogięło. Jak sobie wyobrażasz, mówi, Jasiu, że tam ktoś siedzi, domalowuje tego, to jak to jest? mówi, Bo to było w wyborach samorządowych. A siada takich kilku łebków którzy tam wójt, ksiądz i tam jeszcze tego, jakieś tego i uzgadnia, to ty, na ciebie padło tyle, na ciebie padło tyle, na, na tego i jest, jest po robocie. I tak wygląda po prostu w tego. i to idzie do protokołu. Ja, drodzy Państwo, miałem kiedyś taką sytuację w rodzinie, to był 97. rok, Moja matka startowała w wyborach samorządowych, i w jednej komisji, w której była cała rodzina na nią zagłosowała, pojawiło się w pewnym momencie na ogłoszeniu zero głosów. No więc no poszedł proces wyborczy, przynajmniej trzy głosy musiała dostać. Sam byłem, głosował. No tak, no więc, ale uwaga, po korekcie, drodzy Państwo, wygrała. Ten, tą komisję. Więc to jest tak, drodzy Państwo, właśnie jak się robi wyniki wyborów. To 97 rok bodajże, ale jakoś tak, jakoś tam samorządowy albo ósmy, to, albo ósmy. To jest ten, musiałbym się chwilę zastanowić, który, który to była ta samorządówka. Natomiast yy, chyba ósmy. Natomiast yy, w, yy, to tylko pokazuje, tak, ósmy. Yy, natomiast to pokazuje po prostu ten mechanizm, że takie rzeczy się do, dzieją, tylko że to bardziej właśnie na poziomie lokalnym. Jak ja to sprawdziłem, to najwięcej anomalii, uwaga, było przy lokalnych komitetach. Ale uwaga, PiS też był w czołóweczce, drodzy Państwo. To znaczy, ja myślałem, że najbardziej, bo ja, przepraszam panów z ludowców, ja obstawiałem, że to ludowcy będą tam w kosmosie. A się okazuje, że, że, że przed ludowcami byli lokalci, a PiS też tam w czołówce był tej, tak zwanych anomalii. No anomalie po prostu pokazują, Rzeczy, których trzeba się przyznać. Ja myślałem, właśnie, że tam są jakieś, komuś się chce to, właśnie, domalowywać. Tak, jakie tam stary, siadają po prostu. I dlatego trzeba szybko... Teraz jest minister Cieszyński, teraz jest już ta izba sądu, która rozpatruje odwołania. Kaczyński się poukładał tutaj. No czy tak, to, 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 to nie czy to jest ten. Najbardziej mi się podoba to, że. Wszyscy ci, którzy mają nagrania z tego procesu wyborczego, mają obowiązek po przekazaniu ich do ministra Cieszyńskiego usunąć nagrania od siebie. Bardzo mi się to podoba. To jest taki bardzo ważny. To jest świetne, naprawdę. Tak. Koniecznie masz usunąć dowody. Masz usunąć tak, tak, dowody. Tak, to nie, to dowody się... Wszystkie dowody ma mieć pan minister Cieszyński tak. i nikt, po, nikt poza tym. Ja to znam z procesu karnego. Nie wolno, nie wolno żadnych dowodów przedstawiać. Wszystko trzeba pisać z głowy w kancelarii Natomiast e, e, wracając do Mateusza Morawieckiego, to jest koniec jego kariery w ogóle każdej. To znaczy on. E, nie no. na kozła ofiarnego. No, no, szanowni Państwo, Myślisz... jedzie, jedzie prosto, jedzie, to, to już widać, że on jedzie na, na, na znaczy kozła jego ofiarnego. Inaczej jego, inaczej, jego zrobił takim politycznym kozłem ofiarnym. To politycznym on... kozłem ofiarnym, Natomiast pytanie jest na kar, karnie, bo ja mówię, no, czy powiem Państwu tak, to nigdy nie był dobry menadżer. To nigdy nie był człowiek, który zarządzał czymś sukcesem. Ja jeszcze raz powtórzę, jego głównym sukcesem to jest to, że zadłużył gigantycznie Polskę i jakoś to, i, i że jakoś to sprzedaje, że to jest ich główny sukces, to jest Piarowski, że to dopóty, dopóty się nagle to nie rozpadnie, po prostu wszystko. Do, do, do pewnego pięknego dnia to się po prostu nie rozwali, to e, to, to, będzie, to będzie duży, to, to jest największy sukces Mateusza Morawieckiego. Największym sukcesem Mateusza Morawieckiego jest to, że ludzie do tej pory nie wiążą 230 tysięcy zgonów nadmiarowych z rządami PiS. To jest, to jest, to jest, to jest... Tutaj Kaczyński będzie go bronił do końca. Bo to... to nie no, oni razem to zrobili, no, to jest no, to... po prostu. Na ja nie, znaczy, ja powiem Państwu, yy, dziwię się, że opozycja nie ciśnie, nie robi z tego sztandarowego Aha. hasła po prostu z tym, że no, gdzie, jest, gdzie jest dziadek, gdzie jest babcia, bo to przecież to wszyscy się śmieli z tego, że to był wkład pisowski w poprawienie struktury finansów publicznych, po prostu wykończyli ludzi pobierających tak. emeryturę, albo ci, którzy zaraz mieli pobierać, bo to jednak no oczywiście ten COVID uderzał, ale to nie tylko COVID, bo to nowotwory, bo to kwestie chorób serca. Taki... Do dzisiaj to się ciągnie. Oni po prostu, oni, oni też zrobili takie kryterium, w którym masz kasę, to żyjesz. Ja też to wiem po swojej bliskiej rodzinie, że po prostu poodwoływali starszym ludziom wizyty u, na przykład najbardziej mnie rozbawiło zaproponowanie starszej pani na przykład konsultacji kardiologicznej przez telefon. Nie no, to jest, no drodzy Państwo, no więc i yy, 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 yy to była ta oferta dla, w, w pandemii dla ludzi. No więc jak miałeś stać, czy było na pójście do prywatnego lekarza, no to miałeś szansę sobie pożyć. Jak ci nie było stać, a byłeś chory, to, to szedłeś do piachu. To jest, mam nadzieję, że to jest jeszcze 44 dni, żeby wystawić fakturę. Mateusz Morawiecki, człowiek, który, który kończy karierę 15. października, podobnie jak Jarosław Kaczyński, a ja myślę, że to będzie też tak, że, bo do tego wątku nie powiedzieliśmy, że no, umówmy się, człowiekiem, który podtapia systematycznie od kilku lat Mateusza Morawieckiego, jest Zbigniew Ziobro. On to robi naprawdę tak regularnie, profesjonalnie, natomiast on, ja mam wrażenie, że on to robi tak, to nie są te rzeczy najważniejsze, które on zebrał. Ja myślę, że to jest tak, że on w pewnym momencie po prostu pyk i po prostu, już po jakimś jednym przecieku do mediów, po prostu Morawiecki pewnego dnia po prostu nie wstanie. Albo, albo jak, przeczyta, jak przeczyta, co tam puścił Ziobro, to, pojedzie, to wejdzie, wejdzie, zamówi taryfę i sam pojedzie na komisariat i poczeka. Może też w Szwajcarii po prostu bo on tam sobie radzi na przykład. Nie wiem, były pisa pisano, pisano, drodzy Państwo, że tutaj, że on niby ucieka do Izraela, że ma obywatelstwo izraelskie. Sprawdziliśmy, dementujemy, zadaliśmy pytanie, odpowiedziano na ma, a kto by go tu chciał. I przy okazji pokazano palcem na Zjednoczone Emiraty Arabskie. I powiedziano, tam poszukajcie. Szukamy nadaw. Znaleźliśmy jednego człowieka, który tam pracował i patrzymy nadal, ale to, to, to tylko tyle. Więc dementujemy wpisy troli, na pewno nie ucieknie do Izraela. W każdym razie. bo tam nikt nie chce. Szanowni Państwo, historia na weekend. Magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. No oprócz tego, drodzy Państwo, tych tematów, które są na okładce. Tutaj jest poczet bękartów polskich, czyli nieślubne dzieci króla, królów polskich, jest o tym, jak Zambijczycy w 60. latach XX wieku próbowali wziąć udział w wyścigu lądowania na Księżycu, prawda? To jest, to jest, to jest ciekawe, prawda? Jak to możliwe, jest też mój tekst, bardzo gorąco polecam o powstaniu z 1877 roku lipcowego, które nie wybuchło. Powstaniu, który, za które zapłacili Anglicy, jak zwykle. Oni chcieli pomóc naszymi rękami ratować Turcję, której Rosja wypowiedziała wojnę, żeby wziąć rewanż za przegraną wojnę krymską. No więc Rosja tam ich tłukła niemiłosiernie. Polacy stanęli na wysokości zadania i powstania nie wywołali. Kasę, którą dostali od Anglików, oddali. Tutaj akurat uważam, że głupio. Natomiast Anglicy musieli się sami zaangażować w ratowanie Turcji swoimi własnymi zasobami. Patrzcie Państwo, jak się rozgrywa polityka. Dlatego polecam historię na weekend. To jest, drodzy Państwo, największe. Znaczy, to jest tak w najlepszych empikach, w najlepszych kioskach. Polecamy. A teraz Tomek. No, wąsik Wiesz, ty nie umiesz zarządzać służbami, ale nie umiesz też zarządzać polityką medialną, nie umiesz, nie umiesz zarządzać mediami. I znowu teraz zrobiłeś świetną rzecz dla siebie wizerunkowo-rewelacyjną, bo ty wiesz, że to między innymi ty ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje i co się działo na granicy polsko-białoruskiej. I teraz zobacz, dowiadujemy się do net. Polskie służby dołączają do ataku na film Agnieszki Chola. Powstał specjalny hasztag. Służby odpowiadają na film Agnieszki Holan pod hasztagiem Zielona Granica, Straż Graniczna zamierza przypomnieć, co się działo i się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Zastępca ministra i tutaj ty bierzesz naprawdę, uruchamiasz teraz takich tuzów i zobacz, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żary. Wprost sugeruje w mediach społecznościowych, że film Holland będzie kolejną próbą zachowania prawdy o operacji hybrydowej przeciwko Polsce oraz atakiem na władzę RP. Rzeczywiście, no jak już użyłeś Żaryna, to wyciągnąłeś tutaj naprawdę autorytet. To jest naprawdę, pan Żaryn to jest autorytet. Rzeczywiście, jeżeli będziesz usiłował polemizować z filmem, który ma wielką szansę w Wenecji wziąć nagrodę, i z Agnieszką Holland, która no to jest. Nie się w ogóle. I, i Agnieszka Holland y, zrobiła film, który rzeczywiście jest, jest niesamowicie ważny. Dobrze wiesz, że toczą się śledztwa y, w sprawie tego, co, co się działo na tej, na tej granicy. Ile jest tam wypadków śmiertelnych. Sami widzieliśmy, co, jak to wszystko wyglądało. Y, Odpowiedzieli ci Niemcy odnośnie tego, jaką rolę spełnia ten twój płot i co robisz. Amnesty International zrobiło olbrzymi raport, jak w Polsce są traktowani, i jak wyglądają te obozy dla uchodźców, te, te pushbacki, te inne historie, no i a ty wysuwasz Żarynę. poczekaj, spokojnie i dobrze, że propagujesz jeszcze film Agnieszki Holland. Hmm. No z Pileckim wam nie wyszło, szkoda, bo była ta, taka ważna postać. Rozumiem, Agnieszce Holland raczej filmy wychodzą. Także nakręć coś sam, może nakręć, nie wiem, no wiesz. Nie kość, zwa... bo wiesz, bo do tej pory korzystał z cudzych nagrań, wiesz. Czy... Mutu, co to, to zrobiło rzeczywiście Janek, to w dziesiątkę, na, napisz, że tu napisz jakieś relacje gwałtownych zrobić. To jest, drodzy to, Państwo, tak? w odróżnieniu do mitu, czyli e, 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 chodziło o, o akt solidarności e, z osobami molestowanymi seksualnie. To był wielki ruch kilka lat temu, e, który doprowadził do upadku e, wielu osób, ale też do. Y... takich, wiecie Państwo, najbardziej mnie rozbawiło to, jak pani, która zaczęła ten ruch, y... następnie przegrała proces, znaczy no, tam była ugoda z jakimś siedemnastolatkiem, który pozwolił mu molestowanie seksualne i tam, drodzy yy, 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 Państwo, no to miała tam trzyści parę, więc to... Yy. Przejdźcie wąsi po tych dużych yy, oborach, ewentualnie po hodowla bokserek i może podpiszą Ci, podpiszą Ci, będzie stowarzyszenie tutaj molestowanych zwierząt. Zrób coś takiego. To, to jest naprawdę dobre. No Zwierzęta się uciesz. Ale to nie, ale on będzie co na swoich będzie zbierał haki. Tomku, idziemy stąd. Najciemniej spod się... latarnią, Janku. Najciemniej jest pod latarnią. Kończy... Kończymy, zanim nie trzeba tego będzie ciąć. Do zobaczenia. <laughs>